Słuchajcie, dzisiaj będzie o urządzeniu, które według mnie prawo powinno nakazać posiadanie takiego urządzenia w każdym domu, a przede wszystkim w mieszkaniu, w bloku. Dzisiaj będziemy mówić. Słuchajcie, zaraz zobaczycie tam zdjęcia z tego, co zdarzyło się jeszcze jak mieszkałem w bloku. I niestety nie była to przyjemna sytuacja, a bardzo prosto można było ją uniknąć. Straty były oszacowane na jakieś 40 do 50 tysięcy złotych ze względu na to, co tam się stało. Zresztą widzicie zdjęcia. A można było tego uniknąć za jedyne, nie wiem, 150-200 zł. Za banalną sprawę. I gdyby tego to było zamontowane, nie byłoby kłopotu. Ponadto koleżanka ostatnio kupiła, no ostatnio, jakieś 3-4 lata temu, kupiła sobie dom. I na co wyszło? Wszystko fajnie tam porobione, miała podpiwniczenie, no i w pewną noc jej się z podpiwniczenia co zrobiło? No kryty basen. Kryty basen plus jeszcze parter też z lekkim moczeniem kostek. Okazało się, że osłona filtra takiego do wody pękła. Sama z siebie w nocy pękła, zaczęło cieknąć. Oni spali na 4. piętrze, bo to taki bliźniak, dosyć wysoki, więc niestety nie słyszeli tego. Rano zeszli, no to już mieli wodę w butach. Można było tego uniknąć. Mało tego, za pół roku znowu im rura pękła dalej. Więc gdyby mieli, ja im mówiłem o tym systemie, no ale to wiadomo, można mówić. Gdyby mieli taki system, nie byłoby żadnego kłopotu. Nie dość, żeby odniósłby się alarm w domu, to jeszcze to wszystko zostałoby zamknięte automatycznie. O co mi chodzi? O takie pierdoły, jak tutaj mam. To. To jest koszt, jak znajdziecie w Chinach, za to dałem 60 zł, za to dałem chyba coś koło 120. Oczywiście to tego trzeba jeszcze sterownik, bo to jest zwykły zawór kulowy z silnikiem. Tak, do tego trzeba moduł sterujący. Ja akurat będę wykorzystywał moduł do rolet, bo to jest to samo sterowanie, czyli to jest mniej więcej jak macie zawór czterodrożny zawór przy waszym sterowaniu temperaturą na podłogówkę, na przykład jeśli macie tak jak ja podłogówkę i grzejniki. Natomiast tym modułem bez kłopotu możecie wysterować ten element i w momencie, kiedy okaże się, że macie zalanie w domu, on wam zamknie. I tutaj co jest fajne, ja dostałem ten moduł z przyłączem półcalowym, ale kupiłem z calowym, więc pan Chińczyk bez kłopotu mi dosłał tam za 2 tygodnie zawór calowy, a możecie mieć i większe. Ja mam akurat instalację doprowadzającą do domu na calu. Czyli to jest do mojego domu inteligentnego z tym modułem. To będzie tak działało. Natomiast to, co wam chciałem pokazać, i to jest dużo łatwiejsze dla was, to jest coś, co działa, to chyba po Bluetoothie akurat i po Wi-Fi. Czyli moduł, który służy do zamykania zaworu. Nie potrzebujecie przerabiać instalacji niczego. Montujecie to na kranie i tu gdzieś rzuciłem pudełko, gdzie domontowujecie to do zwykłego kranu. To wam pokażę przebitki, jak to wygląda. I on po prostu zamyka i otwiera. Tu macie jeszcze spuszczenie rygle, żebyście mogli sami to zrobić. Na zwykły kran w domu to montujecie i to działa. Tylko co nam to daje? To nam nic nie daje, bo to jest tylko urządzenie, które służy do automatycznego zamknięcia każdego kranu. Każdego. To jest fajne w połączeniu z tym urządzonkiem. Jest to też urządzenie, które możecie kupić w standardzie Wi-Fi, Bluetootha, Zigbee i co tam wszystko. Wszystko wygląda tak samo. Chodzi o to, że tu jest sonda. Ta sonda to jest nic innego jak po prostu dwa kabelki wypuszczone, które służą nam do pomiaru wilgoci. To łączycie sobie z systemem waszego inteligentnego domu i to może być różnego i tuja i co tam tylko sobie zachcecie. Home Assistant, a nawet w tui, tylko że tam jest potrzebny komputer z internetem, ale to już inna sprawa. Możecie połączyć bezpośrednio to urządzenie z tym urządzeniem. I jeśli ustawiacie sobie taką scenę, że jeśli to wykryje zalanie, to ma się automatycznie zamknąć wam zawór i zgłosić wam awarię systemu. Musicie później to ręcznie bądź przez aplikację włączyć z powrotem, ale jeśli to wam wykryje zalanie, czyli montujecie to sobie w kotłowni,
montujecie sobie drugi identyczny pod zmywarką, trzeci identyczny pod pralką i suszarką, wyjeżdżacie z domu. Kto zamyka zawór, jak wyjeżdża z domu? No dobra, na wakacje jeszcze. Do pracy? Wątpię. Sorry, ale jest trochę gorąco, jeszcze drukarki dokładają swojego. Nikt nie zamyka zaworu od wody, jak wyjeżdża do pracy. I właśnie ta moja sytuacja, którą widzieliście na zdjęciach, miała miejsce w momencie, kiedy wyjechaliśmy do pracy, tak? Za 2 godziny telefon ze spółdzielni, że zalewamy sąsiadów. Na szczęście okazało się, że to nie u nas pękła rurka, a u sąsiadów na górze. No ale gdyby sąsiedzi mieli taki system, który kosztuje około 200 zł, nie byłoby kłopotu, tak? Oni nawet o tym nie wiedzieli, bo to jak zwykle w bloku pod wanną walnie rurka. Więc oni nawet nie wiedzieli, bo u nich nie było zalania, tylko wszystko poszło po rurach do nas i u nas się wylało. Naprawdę było niezłe zalanie, piwnicę też zalało w bloku. Strat, tak jak powiedziałem, u nas w mieszkaniu było między 30 a 40 tysięcy, w całym bloku nie mam pojęcia ile. Takie urządzenie proste i by to załatwiło. Zaraz Wam pokażę nawet, jak to działa. Jeśli na tej końcówce wykryta zostanie wilgoć, czyli powiedzmy ja bym teraz dotknął tutaj mokrym palcem, to w tym momencie ten zawór się zamknie. I to jest cała filozofia działania tego urządzenia. I możecie kilka takich urządzeń spiąć z jednym zaworem. Nie ma tutaj kłopotu, żeby każde urządzenie sterowało tym zaworem. Rozwiązanie banalne, tanie, a naprawdę robi niesamowitą robotę w związku z tym, że unikniecie ogromnych kosztów. Więc jeśli przerabiacie instalację w kotłowni, pomyślcie o tym. Jeszcze kolejne zastosowanie takiego czy takiego zaworu jest pod tym względem fajne, bo jedna klientka miała powiedzmy bardzo kaczki, takie kaczki, ale to takie prawdziwe kaczki, że potrafiły kobiety siedzieć, córki, po godzinie albo lepiej pod prysznicem, dopóki zimna woda nie zaczęła lecieć. Więc ona sobie kazała sobie zamontować tego typu zawór czy tego typu zawór na ciepłą wodę pod łazienki. No i w momencie, jak taka córka wchodziła pod wannę, ona zaklikała na przycisk. No i tam był timer, który za 10 minut miał za zadanie zamknąć wodę ciepłą. Na początku podobno były fajne sytuacje w domu, jak z krzykiem ktoś wyskakiwał z łazienki. Po czasie się już przyzwyczaiły i ograniczenie zużycia ciepłej wody też znacznie zmalało. To tyle na dziś. Zapraszam do subskrypcji, do polubienia kanału. Jeśli Cię interesuje ta tematyka, będzie sporo takich nowych, fajnych urządzeń, bo przez ten czas, co mnie nie było, naprawdę sporo tego różnego typu przetestowałem. Od TUI, przez Zigbee, przez jakieś różne radia, Bluetooth, Wi-Fi, wszystko to będzie. Zapraszam i widzimy się w kolejnym odcinku.